Pożegnanie inspektora Cezarego Popławskiego odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej. Mazowiecką Policją kierował 1,5 roku. Uważam, że te 19 miesięcy, które spędziłem na Mazowszu jako komendant wojewódzki, to dobry czas. Dobry czas dla policjantów, ponieważ ich wizerunek, ich siedziby zdecydowanie się poprawiły. Sukcesem mazowieckiej policji są także spadek przestępczości i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odejście inspektora Cezarego Popławskiego ma związek z jego awansem na zastępcę komendanta głównego do spraw prewencji. Na pewno jestem zaskoczony awansem, chociaż nie ukrywam, że już jestem doświadczonym policjantem, bo staż 27 to też mówi o sobie i każdy by tak chciał awansować jak ja i to byłby fałszywy w ogóle wstyd i rozmowa, jakbym powiedział, że nie chciałbym i fakt, że to jest pozytywna bardzo niespodzianka dla mnie. Awans inspektora Cezarego Popławskiego to duże wyróżnienie nie tylko dla niego samego, ale także dla garnizonu mazowieckiego. To jest dobra praca komendanta Popławskiego, to jest dobra praca policjantów garnizonu mazowieckiego i to wszystko zadecydowało o tym, że pan komendant Gajewski właśnie uznał, że to właśnie pan komendant Popławski powinien zająć to tak ważne stanowisko w polskiej policji. To jest wyróżnienie dla całego garnizonu. Nie wiadomo, kto będzie nowym komendantem mazowieckim. Do momentu ogłoszenia nominacji obowiązki komendanta mazowieckiego będzie pełnił dotychczasowy jego pierwszy zastępca, inspektor Rafał Korczak. Inspektor Cezary Popławski jest pierwszym komendantem mazowieckim w historii, który bezpośrednio przeszedł do pracy w Komendzie Głównej.